witajcie kochani w kolejnym filmiku z ulubieńcami. Dzisiaj znowu mam dla was kilka całkiem fajnych produktów. I jak tak na nie patrzę, to wszystkie są takie malutkie, ale tak naprawdę to są mali giganci. Tak, tutaj nie ma co się czarować, naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy i mam nadzieję, że wam też się spodobają. Pierwsza rzecz, która bardzo mi się dobrze sprawdziła w tym miesiącu, to jest baza pod cienie z Art Deco w wersji mineralnej. Ja wam o niej opowiadałam w jednym z Holi i tych filmów o nowościach kosmetycznych. I to jest baza Pure Minerals dla oczu sensitive, chciałam powiedzieć matko, wrażliwych. To, co jest fajne w tej bazie, to jest to, że jest ona w tubce. Jak wiecie, przy dłuższych paznokciach nie jest fajnie grzebać się z tymi paluchami w słoiczku. Dodatkowo ta klasyczna baza Art Deco, mam wrażenie, że jest dużo bardziej tępa. Natomiast ta rozprowadza się fenomenalnie, jest naprawdę bardzo, bardzo skuteczna i cienie trzymają się na niej cały dzień. Od momentu, kiedy do mnie trafiła, używam jej non-stop, codziennie i jest naprawdę fantastyczna. Nie kosztowała dużo, bo kosztowała 25 zł, coś koło tego i serdecznie wam ją polecam, jeżeli gdzieś na nią traficie, bierzcie w ciemno. Drugi maluch, który bardzo mnie urzekł w tym miesiącu i który zresztą też mam na brwiach, to jest coś, co niedawno pojawiło się w teście i to jest Mua Brow Define. Ja ten test nagrywałam dużo wcześniej, wy go stosunkowo niedawno widzieliście, natomiast używałam go bity miesiąc. No jest naprawdę fantastyczny, to jest w końcu odpowiedni kolor dla mnie, fajnie wypełnia te brwi, szczoteczka też jest bardzo wygodna, no i nie kosztuje dużo, naprawdę jest super. Ten poprzedni po prostu był dla mnie nieodpowiedni kolorystycznie, on jest bardziej, wydaje mi się, że dla osób z jaśniejszymi brwiami, natomiast ten jest super hiper miodzio i trzyma się też cały dzień. Nie wymaga jakiejś nie wiadomo jakiej precyzji przy nakładaniu, można to szybko zrobić i właśnie to sobie też w nim cenię, bo ja bardzo lubię wypełniać swoje brwi Aqua Brow, natomiast to już wymaga ode mnie troszeczkę więcej skupienia, troszeczkę więcej czasu, a tutaj jest tylko myk myk i brwi są zrobione i wyglądają naprawdę spoko. Kolejny produkt, rzecz, której robiłam test i która po prostu niesamowicie przypadła mi do gustu, to jest ten pędzelek z Avonu, ten taki niby mini ławkowiec. On się fenomenalnie sprawdza do konturowania, pomimo że ja mistrzem konturowania nie jestem i nigdy to nie będzie wyglądało tak super, hiper, high fashion, profesjonalnie, to jednak ja jestem zadowolona. Używałam go razem z makiem Harmony. W ogóle jestem w szoku, bo dobiłam denka. Tak, tutaj zaczyna się pojawiać denko, nie myślałam, że mi się to kiedykolwiek zdarzy, a jednak. Także te dwa produkty razem dla mnie sprawdzają się cudownie. Jeżeli traficie na niego w katalogu, wiem, że też Avon ma jakieś sklepy stacjonarne, w których możecie zrobić zakupy, to koniecznie się z nim zapoznajcie, jest naprawdę świetny. Ma bardzo miękkie włosie, to włosie jest syntetyczne. Ja w ogóle lubię pędzle z włosiem syntetycznym, nie wiem dlaczego, ale wolę je nawet. Lepiej mi się jakoś z nimi pracuje, lepiej ich używa. No i dodatkowo nic z niego nie wypada, naprawdę fajnie rozprowadza produkt, nabiera go odpowiednią ilość, dla mnie jest po prostu świetny. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego testu, to ja wam go też podlinkuję, gdzieś tutaj na dole będziecie go widzieć, żeby kliknąć w niego, jeżeli jesteście ciekawi, dla mnie fantastyczna sprawa. Przedostatni produkt, o którym chciałabym wam opowiedzieć, to jest żel pod oczy z La Roche-Posay. Ja ostatnio miałam duży problem z tym, że bardzo mi się te okolice pod oczami wysuszały, no i odkąd zaczęłam używać tego żelu, jest dużo, dużo lepiej, jest znaczna poprawa. Ja w ogóle chyba nawet wolę konsystencję żelową od kremowej, jeżeli chodzi o właśnie produkty pod oczy i produkty na dzień. Jakoś lepiej mi się sprawdzają, lepiej utrzymują makijaż, to wszystko jakoś tak lepiej ze sobą współgra. Tak więc to jest Hydrops Intense... Ja nie umiem czytać po francusku, mój francuski zawsze był denny. Także przepraszam wszystkich tutaj, którzy mają jakieś właśnie bziki na punkcie językowym, szczególnie jeżeli chodzi o język francuski, wybaczcie, naprawdę nie chciałam nic złego. Ale tak, to jest naprawdę produkt godny uwagi. Standardowa pojemność 15 ml, tubeczka, aplikator w postaci takiego wąskiego dzióbka, bardzo fajnie się sprawdza. No i też jakby niebieska zakrętka, która dla mnie da niebieski i Oleśka, to jest to, co wiadomo, że się zawsze łączy bardzo, bardzo dobrze. I ostatni produkt, tutaj troszeczkę zaskoczenie, bo pokażę wam zwykły lakier. Semilac wypuściło linię zwykłych lakierów, w sensie niehybrydowych.
Tutaj tak naprawdę to jest Diamond Cosmetics, a nie Semilac już, no bo Semilaki to są właśnie lakiery hybrydowe. I ta linia ma dokładnie takie odcienie jak te, które są w linii hybrydowej. Oczywiście nie jest tak, że są wszystkie odcienie z linii hybrydowej dostępne w tej linii zwykłej, przynajmniej tak mi się wydaje, ale jest ich sporo. I to jest Color Biscuit, czyli jeden z najpopularniejszych, taki ślubny, beżowo-mleczny, cudowny. Te lakiery sprawdzają się fajnie, kiedy chcecie na przykład uzupełnić sobie odrost i nie macie czasu na zrobienie pełnej hybrydy. Ja natomiast użyłam go na stopy i on tak przepięknie wygląda na stopach. Dla mnie to jest coś cudownego, nawet chyba dużo lepiej niż lakier czerwony, któremu byłam bardzo, bardzo wierna przez długi czas. A tymczasem tutaj niespodzianka i właśnie ten sprawdza się idealnie. Nałożyłam go dwie warstwy, wyglądają bardzo ładnie, fajnie się trzymają. No wiadomo, że na stopach te lakiery zawsze trzymają się dłużej. Tutaj akurat no, nie ma jakby dwóch zdań, tak? Natomiast kolor jest przepiękny. Jeżeli nie lubicie hybryd, a podobają wam się kolory, które ma do zaoferowania Semilac, to właśnie polecam wam zapoznać się z tą serią zwykłą, bo może akurat coś wpadnie wam w oko i będzie wam się tego fajnie używać. Dla mnie Biscuit na stopach był w tym miesiącu hitem. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o moich ulubieńców w tym miesiącu. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i że może poleciłam wam coś nowego, fajnego, co i u was się sprawdzi. Jeżeli lubicie ulubieńców, dawajcie łapki w górę, jak zawsze. Zachęcam też do zaglądania do opisu, bo tam macie wszystko, wszystkie nazwy produktów, linki, moje media społecznościowe. No i jak zawsze zachęcam też do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.